Warłamowie piłkarzy reprezentacji Polski odwiedził dziś prezydent Andrzej Duda. To przedostatni dzień zgrupowania na Podkarpaciu. Dzień wyjątkowy, bo zakończy go ogłoszenie listy piłkarzy, których selekcjoner Adam Nawałka zabierze na Mistrzostwa Europy do Francji. Wśród oczekujących na te najważniejsze decyzje jest Paweł Pezdan. Powiedz, jak piłkarze spędzili ten ostatni dzień Warłamowie? Dzisiaj tu w Arłamowie nie było oficjalnych konferencji prasowych. Piłkarze spotkali się za to z prezydentem. Prezydent Andrzej Duda przyjechał do Arłamowa około 10:30. Przywitał go gospodarz Podkarpacia, marszałek Władysław Ortyl. Potem w asyście prezesa PZPN Zbigniewa Bońka spotkali się z reprezentacją Polski. Spotkanie było zamknięte dla mediów. Te obrazki, które Państwo widzą, to dzięki uprzejmości portalu Łączy Nas Piłka PZPN. Prezydent rozmawiał z piłkarzami. To były takie luźne rozmowy. Zdążył pocieszyć Rybusa, bo ten, to już wiemy, z powodu kontuzji nie pojedzie na Euro. Robert Lewandowski podarował prezydentowi koszulkę z napisem, z nazwiskiem Duda i z numerem 9. To dodam, że to numer właśnie kapitana reprezentacji Polski. Prezydent miał okazję już teraz podziękować biało-czerwonym za to, co zrobili dla kraju, no i przekazać wszelkie pozdrowienia od nas wszystkich, że cała Polska trzyma kciuki i liczymy na to, że to będzie dobry turniej dla reprezentacji Polski. Spotkanie trwało około godziny, półtorej godziny. Cały pobyt prezydenta w Arłamowie, potem wyjechał. Jutro około 9:10 wyjeżdżają biało-czerwoni jednym autokarem, pojadą do Jasionki, stamtąd czeka ich lot do Gdańska, gdzie 1 czerwca rozegrają mecz sparingowy z Holandią. Przed piłkarzami jeszcze sporo pracy, by jakiś sukces osiągnąć, bo turniej rozpocznie się dopiero w czerwcu. 12 czerwca pierwszy mecz w grupie z Irlandią Północną, ale już dziś, teraz możemy powiedzieć, że sukces odniósł Arłamów i Podkarpacie, bo właśnie o tym miejscu i o tym regionie w mediach przez cały tydzień mówiono codziennie i bardzo dużo i bardzo dobrze. Nie chcieliśmy się gdzieś zaszywać w jakichś austriackich, alpejskich wioskach, skoro mamy takie świetne miejsca u nas w kraju, a poza tym nie chcieliśmy uciekać od kibiców, prawda? Też, żeby piłkarze poczuli taką pozytywną presję. I poczuli nawet podczas lądowania. To nie było miejsce odcięte od świata. Tłumy kibiców witały i śledziły każdy krok, na przykład Roberta Lewandowskiego. To jest coś miłego. No, to jest piłka nożna też. Trzeba się zdawać sprawę, że to jest jeden, jak nie najbardziej popularny sport na świecie. Jednak wiele kibiców się tym interesuje. Jeśli jest czas na to i chwilę oddechu, to można z chęcią kontakt z kibicami mamy i chcemy mieć. I mieli tłumy na otwartych treningach, kibice mogli być blisko biało-czerwonych. Piłkarze sympatyczni, wszyscy praktycznie dali nam autografy, zatrzymali się na chwilę, porozmawiali, można było zrobić sobie zdjęcia. W Arłamowie było akredytowanych około 150 przedstawicieli mediów. Codziennie mówiło się o Podkarpaciu i tym wyjątkowym miejscu. Jak udało się wejść do gry z reprezentacją, tak mówiąc? A to już nie zdradzę tych tajemnic. Zabiegi oczywiście i marketingowe. Oprócz piłkarzy wcześniej gościli tu także siatkarze reprezentacji Polski, a niebawem przyjadą piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce. Całe to zgrupowanie w Arłamowie ma jeden kulminacyjny, bardzo ważny moment dla nas dziennikarzy, dla kibiców, ale przede wszystkim dla piłkarzy. O 21:00 dziś tu w tym hotelu w Arłamowie Adam Nawałka poda ostateczną kadrę 23 zawodników, których wybrał na turniej Euro we Francji. Czekają dziennikarze, czekają kibice i czekają przede wszystkim piłkarze. Już wiadomo, że w tej kadrze zabraknie Rybusa, a na tego lewego obrońcę Nawałka bardzo mocno liczył, ale wykluczyła go kontuzja barku. Kto znajdzie się na tej liście, przekonamy się po 21:00, a relacja z tego wydarzenia na naszej antenie w TVP 3 Rzeszów w specjalnym wydaniu magazynu Z Podkarpacia na Euro. Dziś premiera o 22:00, tuż po głównym wydaniu aktualności. Zapraszam.